Ja cię kręcę, jaki prawusek. 15 listopada, a taki prawdziwek nam się pokazał. Witam was serdecznie na kolejnym filmie. Mamy dzisiaj środę, 15 listopada i znowu postanowiłem odwiedzić lasy liściaste. Nie wiem, czy to nie ostatnia moja wizyta w tych lasach, bo temperatury spadają. W zeszłą sobotę już jak jechałem był 1 stopień, teraz mają być jakieś przymrozki. Ewidentnie grzyby zaczną się kończyć. No tak to działa, sezon i tak myślę był bardzo długi. Udało się fajnie grzyby na koniec pozbierać. Ostatnio przecież chrzest nowego koszyka i cały koszyk podgrzybków. Tam jeszcze raz pojadę spróbować swoich sił, a dzisiaj tak jak mówię lasy liściaste i jeszcze będę próbował znaleźć jakieś listopadowe borowiki. Także nie przedłużam, trzymajcie kciuki. Zaczynamy! No i zobaczcie, pierwszy podgrzybek na naszej trasie dzisiaj namierzony, ale już taki duży owocnik, jeszcze namoczony po wczorajszych deszczach, także nie będę ich zabierał. Jak będą jakieś mniejsze owocniki, fajne, opruszone, to zabiorę, ale takie już nie będę ruszał. Niech tu sobie zostanie. I jeszcze gdzieniegdzie pokazują się te podgrzybki, ale już takiej słabej jakości, już nawet widzę to po kapeluszu. Tutaj pierwszy szedłem kawałeczek dalej. O, tutaj drugi wychyla. Trzeci, ale już nie ma ich tak masowo, jak występowało. Wszystko się kiedyś kończy. Najgorsze jest to, że obszedłem swoje borowikowe miejsca i na razie puściutko. Może jakimś cudem uda mi się jednego znaleźć. Idę, walczę. No upartego tego jeszcze dałoby się zabrać, ale tak się nagrzybiłem tymi podgrzybkami opruszonymi w tym sezonie, że naprawdę już nie mam sumienia je zabierać. Kolejny podgrzybek, ale maleńkich, malutkich owocników nie ma, także przystopowały i raczej już w tym roku się nie pokażą. Pokazuję już wam, jakie podgrzybki opruszone napotykam, żebyście mieli właśnie wgląd do jakości. Nie ma tych małych, aksamitnych, takich fajnych, zamszowych, czarnych łebków, tylko takie wyrośnięte, pozostawione zapewne przez innych. Wszyscy skupiali się na tych mniejszych, bo one się fajnie nadają do słoików, do octu, a te duże już zostawione. A borowika żadnego, jak nie było widać, tak nie ma. I tak idę, przyglądam się, już nie powiem, lekko załamany. Patrzę tutaj, podgrzybek opruszony. Idę kawałeczek dalej, widzę tutaj ze starości już jakiś podgrzybek przewrócony, ale patrzę do góry. Zobaczcie, co tu pięknego stoi. Ja cię kręcę, już byłem podłamany, że już nie zobaczę, ale śliczne. Ja cię sunę, jakie piękne trzy borowiki. Popatrzcie, ale przepiękne. Zobaczcie, jak się prezentują. No to nie fart niesamowity. Tyle chodzić i żadnego nie znaleźć. Już byłem smutny, ale nie marudziłem, no bo i tak sezon całkiem nieźle się kończy. Patrzcie tutaj, jaki podgrzybek, ale zobaczcie te, no przepiękne. Porobię im trochę zdjęć i zaraz pokażę w okazałości całej swojej. Jejku, no super, naprawdę super, ślicznie się tu prezentują. Okej, kilka zdjęć zrobiłem, więc mogę wam pokazać, jak one sobie tutaj fajnie rosły. No jest pierwszy, jest drugi, no i ten trzeci. Ale już czuję, miękkie trzony, od trzonów już, przepraszam, gniły. Tutaj trzon już taki wilgotny, mięciutki, ale jeszcze kapelusze, przepiękne kolory. Tego też uratuję. Do jakiejś jajecznicy będzie. Patrzcie, jaki fajny kapelusik. Zobaczcie, jak wygląda. Piękne rurki. I trzy jeszcze 15 listopada udało mi się namierzyć. No przecudowne. Jeszcze się tutaj wtedy pokręcę. I to, co wam dzisiaj cały czas powtarzam. Zobaczcie. Starsze owocniki podgrzybków opruszonych. Nie ma już maleńkich, ciemnych, czarnych. 15 listopada. Wszystko się kiedyś kończy. O, widzicie tutaj? Już dożyły swojej starości. I połowa listopada. Ale jeszcze jakieś borowiki udaje się znaleźć. Mam już trzy. Emocje podskoczyły.
Jestem szczęśliwy. Tak w ogóle zastanawiałem się. O, zobaczcie. Kolejne podgrzebki na naszej trasie. Ale tak jak mówię, nie ma młodych owocników. To już są te, które zostały, a nowe nie wychodzą. I tak jak wracam do tego, co mówiłem, zastanawiałem się nad tym sezonem, to chyba na następnym grzybobraniu zrobię podsumowanie i powoli trzeba będzie niestety kończyć. Jakieś grzybki tutaj się przewijają w oddali blaszkowe, a my na naszej trasie, zobaczcie, spotykamy dzisiaj takie oto podgrzybki opruszone. Ale widzicie, jakiej one są wielkości. Takie już przerośnięte, duże. Trzy borowiki. Podgrzybków nie zbieram. Nie ma najmniejszego sensu. Niech się rozsiewają. A jeszcze idę szukać borowików. Dwa borowiczki. Ta trzecia mała główka została w lesie, bo podotykałem ją i była miękka. Także zaczęła również gnić. A nie ma co zgniłych grzybów zabierać. Zobaczcie, muchomory czerwone również też można jeszcze namierzyć. Czyli jak są muchomory czerwone, to szukajmy borowików. Ostatnio udało mi się tak w borach pokazać wam właśnie czerwone, a niedaleko obok nich rósł piękny borowik szlachetny. I mówię, nigdy, ale przenigdy to nie poddawajcie się, bo nadzieja umiera ostatnia i zawsze trzeba wierzyć, że coś się uda jeszcze znaleźć. Popatrzcie, widzicie je? Tutaj są dwa borowiki. Tutaj pierwszy maluszek, jakże śliczny. A tutaj drugi wystawia swój tylko kapelusik. Zobaczcie, jakie śliczne. Oczywiście pokazuje taki. O, może trzeci. Ale już zgnity był trzeci. Już nie wyjdzie. Za dużo deszczu. I tutaj jeszcze jeden. Patrzcie, jak się prezentują. Ten jaki dziwoląg, jaki gruby trzon, ale już potem do góry nie poszedł. Szkoda. Troszeczkę jakby było więcej ciepła, to myślę, że jeszcze by się pokazały. Ale dużo opadów, dużo wody. Wczoraj praktycznie cały dzień padał. Dzisiaj też, nie wiem czy słyszycie, ale też już kropi. Zaraz będzie 0 stopni. Zimno, dużo wilgoci i będzie po grzybach. Ale zobaczcie. 5 borowików jeszcze 15 listopada udało mi się spotkać. No to trzeba się pokręcić. Godzina chodzenia i tylko 4 borowiki. Także bardzo duża tendencja spadkowa w porównaniu z zeszłym tygodniem. Zobaczcie. Kolejne podgrzybki opruszone. Ten nawet całkiem niezły. Chyba najmniejszy owocnik, którego dzisiaj spotkałem. A później to już tylko takie wyrośnięte. Ale jak się przyjrzycie, to zobaczcie, już kapciowaty. Tak jak tutaj. No nic, myślałem, że może troszkę borowików będzie więcej. Ale może po weekendzie też przechodzone. Zimno. Zbyt dużo wody. I tak to wygląda. Widzicie, ten musiałem odciąć. Mięciutki był aż do tego miejsca. Ale te 3 pozostałe. Kurczę. Te naprawdę fajne. Tak późno chyba jeszcze borowików nie zbierałem. Dzisiaj zbieram grzybki w okolicach Bieszkowic. Zobaczcie, 4 borowiki i to, o czym przed chwilą wam opowiadałem. Kolejny borowik, malutki, ale grzyby zamiast rosnąć zaczęły gnić i to pokazuje na tym owocniku. Tak on niestety już wygląda. To był borowiczek, w całości pognity, młody owocnik. Już nie miał szans urosnąć, tylko po prostu zgnił. Bardzo przykre. Zostawiamy i ruszam dalej. Las jest przepięknie nawilżony. Gdyby to był październik i trochę cieplej, oj, ale by było. Grzybokosy by były niesamowite. Jest pięknie, jest fajnie. Fajnie się po takim dywanie z liści chodzi. Szuka grzybów, no ale połowa listopada. Czego chcieć więcej? Tam w oddali modrzew i jego żółte igły, które na zimę zrzuca. Tutaj buki, ale już totalnie bez liści. Opadły, zrobił się dywan. A ja właśnie poruszam się w takim oto lesie i próbuję swojego szczęścia, szukając borowików.
ruszam dalej. I zobaczcie, to o czym wam mówiłem, że już nie mają siły rosnąć. Fajny kolejny owocnik, też go wam pokażę, ale już pognity. Nie miał siły się przebić. Kapelusz został pod liśćmi, a zobaczcie, ile tam tego grzyba było. Ale cały pognity. No bardzo przykre. Nie dał rady już wyjść, ale chodźcie ze mną kawałeczek dalej. Bo jednemu się tutaj udało. Nie wiem, czy będzie ich więcej, ale widzę. No kurczę, na powrocie, na totalnym powrocie. Jak ja mam totalny fart czasami, to aż tak ciężko opisać. Zobaczcie, jaki prześliczny. No ten niczego sobie, temu się udało. Ale śliczny. Jaka siatka. No niewiarygodne. 15 listopada. No to jeszcze chwilę się tutaj pokręcę. Bo ten najpiękniejszy chyba dzisiejszego dnia. Pełny, twardy, wybarwiony. Tu, gdzie był listek, jaśniejszy. Ale śliczny grzyb. No coś pięknego. Powiedzcie sami. 15 listopada. A takie borowiczki jeszcze nam się trafiają. No już podgrzybki dzisiaj były brzydkiej urody, więc nie pokazywałem ich z każdej strony, tylko z góry, ale ten borowik zasługuje na piękną prezentację. Ruszam dalej. Piękny dywan z liści. I tak idę z koszyczkiem. Idę, trzymam go w lewej ręce. Patrzę, patrzę i nagle pyk, coś mi mignęło. Wracam oczami i zobaczcie, kolejny piękny woletusik. Ale jakże śliczny. Młodziutki owocnik. Czasem mam wrażenie, że te grzyby mnie słyszą. I kolejny raz na sam koniec dostaję od lasu przepiękne borowiki. No powiedzcie sami. I takie jeszcze tutaj wpadają. Zlany kapelusz deszczem. Połowa listopada. Nie mogę tego przeżyć, że jeszcze można fajne borowiki zbierać. Początek był naprawdę słabiutki. Starszej jakości owocniki podgrzybków opruszonych. Potem trafiły się trzy borowiki, no i się rozkręciło. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie uwierzycie, bo ja też nie wierzę. Nie wiem, co z nich będzie, ale zobaczcie. Idę. Jest pierwszy. Troszkę zjedzony, ale twardy. O to chodzi. Coś z niego będzie na pewno. Zobaczcie. Taki, ale to nie wszystko. Chodźcie ze mną. Patrzcie. Ja cię sunę. Ja cię kręcę. Jest drugi. Niewiarygodne. Chodźcie tutaj. Jest trzeci. Ale patrzcie na te. Ja cię kręcę. Ale fart. Jakiego ja mam grzybowego zawsze farta, to nie mam pojęcia. Patrzcie na tego. Ja cię kręcę. Jaki prawusek. 15 listopada, a taki prawdziwek nam się pokazał. No to teraz to ja jestem w ogóle już w niebo wzięty. Nie mam pytań. Nie mam pytań. 5 takich prawdziwków udało mi się teraz spotkać. Ja cię kręcę, obieram, no i ruszam dalej. Ale zrobiły robotę, ale jestem pod mega wrażeniem. 5 pięknych borowików, no coś niesamowitego. Zobaczcie, jak się prezentują w koszyczku te listopadowe borowiczki. 12 sztuk borowików udało mi się jeszcze na sam koniec tego sezonu uzbierać, bo uważam, że to moja ostatnia wizyta w lesie liściastym. Powoli zmierzam do samochodu. No jestem mega szczęśliwy, naprawdę. Zaskoczył mnie ten dzień, środa. Patrzcie, kolejny podgrzybek opruszony. Wracam już powoli do samochodu. Trochę się rozpadało. Tutaj kolejne, takie duże owocniki. Zobaczcie jeszcze tutaj, jak pięknie rosną, ale tak jak mówiłem, same duże owocniki, malutkich już nie ma, nie wychodzą, więc już będzie po podgrzybkach. Ale borowiki, szok, totalny szok. Idę dalej. Ja już na dzisiaj kończę to środowe grzybobranie. Tak jak widzieliście, udało się na filmie zebrać około 13 borowików szlachetnych 15 listopada w lasach liściastych. To co zawsze powtarzam, nigdy się nie poddawajcie. U mnie dzisiaj też dzień zaczął się słabiutko. Z początku trafiały się starej daty, podgrzybki opruszone, a potem pojawiły się trzy borowiki szlachetne.
Dalej pojawiły się muchomory czerwone, a potem to się już naprawdę rozkręciło. Życzę Wam samych grzybowych sukcesów i zobaczcie, połowa listopada, a borowiki można namierzyć. I to dzisiaj namierzyłem takie borowiki, których w sezonie jesiennym no naprawdę nie trafiłem. Naprawdę duże byczki. Także jestem mega zadowolony. Jeszcze się z Wami nie żegnam, bo odwiedzę bory sosnowe i wtedy zrobimy sobie jakieś podsumowanie i zakończenie tego sezonu. Dziękuję Wam za wszystko, za Waszą obecność, za Wasze komentarze, za Waszą krytykę, bo staram się zawsze ze wszystkiego wyciągać wnioski. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!